Dziękuję, panie marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Dwa pytania mam. Co projektodawcy rozumieją przez pojęcie unikanie opodatkowania w artykule 10 ust. 4 i 4a CIT oraz artykuł 24 ust. 19 i 20? Na gruncie prawa podatkowego, zwłaszcza w doktrynie i orzecznictwie, unikanie opodatkowania, które jest legalne i w pełni dozwolone, jest to konsekwencja istnienia opcji podatkowej przejawiającej się w możliwości wyboru najkorzystniejszego, najmniej opodatkowanego rozwiązania. W kwestii tak ważnej i doniosłej jak projektowana klauzula, sieć terminów i pojęć powinna być jak najbardziej jasna i precyzyjna. Pytanie drugie. Czy projekt ustawy nie przyznaje zbyt daleko idącego zakresu uznania administracyjnego dla organów administracyjnych? Organy podatkowe, chociażby na podstawie projektowanego artykułu 12 ust. 1 punkt 7 CIT, nabywają możliwość szacowania wartości wkładów, czy też na podstawie artykułu 10 ust. 4 i 4a oceny, czy podatnik dopuścił się uchylenia lub uniknięcia opodatkowania. To natomiast w sposób istotny może doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa, zwłaszcza mając na uwadze działanie organów podatkowych przez pryzmat czystego fiskalizmu. Dziękuję bardzo.